Witam serdecznie Państwa. Jestem z Wydziału Automatyki. Mój doktorat jest z pogranicza informatyki i matematyki, ponieważ ukończyłem dwa kierunki. Gdybym miał Państwa wprowadzić w piękny świat architektury interfejsów komunikacyjnych, no to skończylibyśmy jutro albo za rok, gdybym się rozgadał. Musielibyście Państwo poznać piękno niektórych mechanizmów, które mają zastosowanie w sieciach komputerowych, takie jak dziurawe wiadro czy mechanizm świergotu. Na razie pomińmy to, jaka jest motywacja moich badań. Proszę Państwa, okazało się, że obecne urządzenia multimedialne, które wykorzystują interfejs USB, konkretnie USB w wersji 3.1, wykorzystują protokół, czy ten protokół został wybrany przez producentów niezgodnie ze specyfikacją. Okazuje się, że kryterium wyboru była łatwość implementacji. Szybko ten produkt musiał powstać. I teraz wszystkie kamery, wszystkie mikrofony, które mają wbudowane USB, wykorzystują najprostszy typ, czy najprostszy rodzaj protokołu, a nie ten, który w specyfikacji został zaprojektowany dla urządzeń multimedialnych. Pokazałem to w pierwszych badaniach, gdzie stworzyliśmy takie, czy skonstruowaliśmy takie stanowisko multimedialne. Okazuje się, że jeżeli przeprowadzić te same elementy produkcyjne, czy te same kroki produkcyjne, jakie są wykonywane przez producentów, stworzyć tak samo sterownik, no tracimy w najgorszym przypadku 50% pasma. 50% czasu na magistrali tracimy przez to, że wybrana została najłatwiejsza droga. Dlatego powiedziałem nie, stop, odrzucamy to rozwiązanie. Najpierw przygotowujemy model matematyczny, który pozwoli mi ocenić, czy w ogóle da się zastosować protokół, już powiem, izochroniczny do właśnie transmisji danych multimedialnych. Został przygotowany model matematyczny. Okazało się, że ten model matematyczny wykorzystuje elementy teorii grup, teorii szeregowania. Więcej tych magicznych słów nie będę tutaj rzucał. Okazuje się, że można go zaadaptować też do sieci komputerowych. Znalazł duże odzwierciedlenie w innych też zastosowaniach. Na podstawie tego modelu matematycznego ja opracowałem funkcję jakości określającą da się albo nie. Okazało się, że się da. Skonstruowałem takie urządzenie, da się. I nagle producenci zainteresowali się mną, zainteresowali się naszymi badaniami i padło pytanie, czy możemy skorzystać z tych badań? Tak, można skorzystać, są one opublikowane. I nagle okazuje się, że wystarczy trochę chęci, trochę zaangażowania, odczekania czasu i można przygotować lepsze rozwiązanie dla użytkowników. I to wszystko. Dziękuję ślicznie.